Konferencyjna Rady Gminy Czerwonka na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Czerwonka z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwonka rozpatrzyła przedłożoną przez wójta gminy dokumentację, to jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwonka za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, sprawozdania finansowe, to jest bilans wykonania budżetu gminy Czerwonka sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 roku. Punkt B. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku. Punkt C. Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 roku. Punkt D. Podpunkt D. Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku. E. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudzień 2019 roku. A także zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną w uchwale numer OS.131.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Czerwonka w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu 2019 roku wyniósł po stronie dochodów 13 925 709 zł 26 groszy, który zrealizowano w kwocie 13 679 086 zł 88 groszy, to jest 98,23%. Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu roku 2019 wyniósł po stronie wydatków 14 305 709 zł 26 groszy, który zrealizowano w kwocie 12 854 890 zł 6 groszy, to jest 89,86%. Deficyt budżetowy. W roku 2019 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 380 tysięcy zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31 grudzień 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 824 196 zł 82 groszy. Przychody i rozchody budżetu gminy. W roku 2019 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 683 299 zł 15 groszy, na który składały się kredyty pożyczki w kwocie 683 299 zł 15 groszy. Wykonanie przychodów gminy w roku 2019 było następujące. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 281 091 zł 65 groszy. Kredyty i pożyczki, kwota 0 zł. W 2019 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 303 299 zł 15 groszy. To jest spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota 3299 zł 15 groszy. Spłata kredytu zaciągniętego w banku Santander Bank Polska, kwota 10 tysięcy zł. Spłata pożyczek z Europy, przepraszam, 100 tysięcy zł. Spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, kwota 200 tysięcy zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina rozhodowała kwotę 303 299 zł 15 groszy, to jest spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota 3299 zł 15 groszy. Spłata kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska, kwota 100 tysięcy zł. Spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju
wsi polskiej kwota 200 tysięcy złotych. W związku z tym, że komisja rewizyjna nie stwierdziła negatywnych zjawisk w wykonaniu budżetu gminy Czerwonka, wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok. Przyjętą w głosowaniu stosunkiem głosów za 3 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymujących 0 osób. Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwonka wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Czerwonka i podpisy członków komisji: pani Bożena Budniak, pan Tomasz Zielonka i pan Krzysztof Zawieska. Teraz odczytam państwu wniosek. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Czerwonka. Po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniach finansowych, przepraszam, nie by dzisiaj wyciszyłem telefon. Jeszcze raz państwa bardzo przepraszam. Odczytam jeszcze raz wniosek. Czerwonka dnia 29 maja 2020 roku. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Czerwonka. Po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniach finansowych za 2019 rok, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwonka wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Czerwonka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. W załączeniu opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok. Podpisy komisji: pani Bożena Budniak, pan Tomasz Zielonka, pan Zawieska Krzysztof. Opinię państwu odczytałem. Teraz jeszcze odczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała numer OS.196.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czerwonka w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2019 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający w składzie: przewodniczący pani Elżbieta Dorota Głaszewska, członkowie pan Maciej Maurycy Dąbrowski i pani Jolanta Białobrzewska. Przedłożony wniosek opiniuje w sposób następujący. Paragraf 1. Wydaje pozytywną opinię. Paragraf 2. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 2 czerwca 2020 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przekazany przez przewodniczącego Rady Gminy Czerwonka wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Czerwonka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacji o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2019 rok i wniosła o udzielenie wójtowi gminy Czerwonka absolutorium za 2019 rok. Skład orzekający po zapoznaniu się z wyżej wymienionym wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonka oraz uchwałą numer OS.131.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Czerwonka sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2019 rok uchwalił jak wyżej. I podpis przewodniczący, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, pani Elżbieta Dorota Łażewska. Szanowni Państwo, odczytałem wszystkie pisma, które miałem obowiązek odczytać przed przystąpieniem do głosowania nad projektem tej uchwały. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi co do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzę więc do odczytania. Projekt uchwały Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zapoznaniu się i zatwierdzeniu. Punkt 1. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Punkt 2. Sprawozdań finansowych. Punkt 3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Punkt 4. Informacją o stanie mienia gminy. Punkt 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy do przegłosowania.